Dzień dobry, można wiedzieć, na kogo pani głosowała? Na Rafałka. Rafałka, a dlaczego? Dlatego, że za całe życie głosuję na PO. Chociaż mimo, że bardzo dużo błędów zrobili, ale PiS-u to po prostu nienawidzę. Czyli chce pani dać jeszcze jedną szansę PO? Tak jest. Dobrze, zobaczymy. Dziękuję. Zobaczymy, no. Oby się udało, bo mam na taką nadzieję. Bo przecież na tą marionetkę to chyba tylko ślepy by głosował. Czyli pani myśli, że Trzaskowski będzie niezależnym kandydatem? Myślę, że powinien być niezależny, ale mówię, to jest nawet gorsze zło od tego najgorszego zła. Znaczy, że to nie jest najgorsze zło, w sensie, że Trzaskowski nie jest najgorszym złem. Gorszym złem niż Duda. O, ten ewentualnie, no. Dobrze, dziękuję.